Dzień dobry, mamy poranek. Patrzcie, jakie widoki. Tam już chmury nachodzą. Przed nami Giewont. I wschód słońca. A oto mamy widok z drugiego balkonu. Zobaczcie, przepięknie. Jest wschód słońca właśnie. Pod nami jest tutaj taras widokowy, miejsce na ognisko, na grilla. Już ja wiem, że my tu na pewno wrócimy. Jest po prostu przecudownie. Wschód słońca w Zakopanem. Ale czad. No i zaraz wzejdzie. Dzisiaj wybieramy się na Dolinę Chochołowską. Szumią drzewa. Wybieramy się na Dolinę Chochołowską, zobaczymy co później. Na pewno pójdziemy na Gubełówkę, później na tą oświetloną część. Super. Dobra, później przylecę. Cześć kochani, witam Was w kolejnym dniu Vlogmasa. Zobaczcie, jaki piękny widok za oknem. Oczywiście poza moimi kosmetykami okazało się, że nie zabrałam lusterka, nie zabrałam piżamy, nie zabrałam swojego antyperspirantu, więc jadę dzisiaj na męskim. No cóż, bywa, trzeba jakoś sobie radzić. Także tak, ale zobaczcie, jaki mamy piękny widok. Ja po prostu siedzę przy tym oknie. Dzisiaj malowałam się chyba z pół godziny, bo się napatrzeć nie mogłam. Trafiliśmy akurat z rana, staliśmy tak, że był wschód słońca. Więc no, widok po prostu świetny. Nie mogę się nadziwić. No, widoki mamy naprawdę. Ja jestem w szoku. My naprawdę to miejsce trafiliśmy z przypadku. Ja po prostu wskoczyłam na booking i no, nie spodziewałam się. Cena była tak atrakcyjna, że myślałam, że tutaj po prostu albo to jest jakieś oszustwo, albo cud. No, dla mnie cud. Myślę, że do tego miejsca będziemy bardzo często wracać. To jest Villa Magnus. Dobra kochani, ja się z tego miejsca na razie żegnam z Wami, później się odezwę, bo zbieramy się do śniadania i będziemy wychodzić. Wiem, że się na okno nie nagrywa, na światło, ale wybaczcie, przy takich widokach chyba to będzie moje jedyne miejsce, w którym będę nagrywała, jak będziemy w tym pokoju. Ja się po prostu napatrzeć nie mogę na te widoki, uwielbiam, boskie. Do zobaczenia później, pa! Wyruszamy, a tu widzę na dolinie się termy otworzyły. Normalnie jacuzzi jak nic przy domkach. Super. Lecimy dalej. Ostatnio tych term tutaj nie było, ale teraz już są. Co? Idę i się napatrzeć nie mogę. Zobaczcie, jak to jest piękne. Czad. Jeszcze godzina drogi przed nami. Także już połowa drogi za nami.
towarem mu trzeba czas zajmować, bo już lekko zaczyna marudzić. Ale nic, idziemy na szufladkę. Szufladka czeka, mąż tam znowu czeka. Jesteśmy już na Dolinie Chochołowskiej, hej. Jesteśmy, już widać nasze domeczki. Tu była cała polana krokusów w marcu. Już rzut beretem, 5 minut jesteśmy w schronisku. No powiem szczerze, w taką pogodę idzie się troszeczkę ciężko, bo siłą rzeczy w zimowych rzeczach to się jednak ciężko chodzi. Chmury nastały, deszcz pada co chwilę. Mrzawka jest. Myślałam, że śniegu będzie więcej, ale cóż, idę już z tą myślą, że zaraz zjem tą naszą pyszną szarlotkę. Ojejku, najlepsza szarlotka na świecie. Nawet ja takiej dobrej nie robię, a ponoć moja jest genialna. Dobra, do zobaczenia w schronisku. Poszliśmy już, kochani, do schroniska. Jesteśmy. Ksawery się przewrócił, zaliczył glebę, ale już na miejscu. Boże, nie tu się patrzę. Ze zmęczenia. Pa! Szarlotka już zjedzona. Wracamy do auta. Wszyscy już na mnie czekają. Lecimy, żeby jeszcze później pójść na samą kupałówkę. Niebo już spowite chmurami. Zaczyna się robić coraz chłodniej, coraz zimniej. I spacerkiem idziemy. Dobry, do przodu. Ale szarlotka była strasznie przesłodzona. O, ale i tak pyszna, i tak warto. My specjalnie po szarlotkę tutaj przyjechaliśmy, przyszliśmy. Najedzeni, zasmakowani, wracamy. Hej kochani, my już wróciliśmy, niestety już na gubałówkę nie zaszliśmy, przemokły mi buty, ja nie wiem jak to się stało, zaimpregnowałam wszystkim buty, Ksaweremu, mojemu mężowi, swoje też, ale te nowe, a te, w których pojechałam, po prostu ich nie zaimpregnowałam i wracając już była taka chlapa, przemoczyłam te buty, także no cóż, w mokrych skarpetkach wróciłam. Już byłam strasznie zmarznięta i no zanim mi buty wyschną, myślę, że się do jutra nie ruszymy. Od razu na szczęście poszliśmy zjeść coś. Byliśmy wyjeżdżając z Doliny Chochołowskiej, z Siwej Polany. Natrafiliśmy w kościelisku po drodze na Gospoda Harnaś. No powiem wam szczerze, jedzenie jest świetne, wszystkie stoliki zapełnione. No troszeczkę oszukane porcje są, bo jak się popatrzyłam po tych talerzach, które tam ludzie zamawiali, to naprawdę te talerze były po prostu, no takie aż kubki na nich były, no naprawdę, no to była przeogromna porcja. A my zamówiliśmy jakieś danie dnia, była tam zupa, drugie danie i deser. No i się okazało, że zupę dostaliśmy w małych flaczareczkach, a nie w takich większych miseczkach czy kociołkach, jak były inne zupy. Drugie danie również było mniejsze porcją, pewnie dlatego, żeby to po prostu dać radę zjeść, a na deser była szarlotka, więc tak, zjedliśmy dzisiaj dwie szarlotki. I na deser była szarlotka, ale to też nie była normalna porcja, tylko była jedna porcja podzielona na pół, więc dostałam połówkę ja i połówkę mój mąż, bo on też wziął taki zestaw. Ksawery wziął sobie inne danie, no ale ogólnie jedzenie bardzo smaczne, zupa jakaś była borowikowa z zaciarkami, przepyszna. My mieliśmy cielęcinę w sosie, wrzucę wam tutaj zdjęcie, to sobie zobaczycie. Także jedzenie ogólnie dobre, no ta cielęcina to nie moje do końca smaki, ale no cóż, no mąż zjadł, żaden problem. Więc tak, ja i tak już się najadłam tą zupą, bo była bardzo dobra, naprawdę przepyszna, wypiłam jeszcze kawę na rozgrzanie. Jak byliśmy w dolinie, wypiliśmy gorącą herbatę, więc w sumie wyprawa świetna.
Pokażę Wam, ile kroków dzisiaj zrobiłam. Razem z Ksawerym, patrzcie, 26, 24, 25 tysięcy kroków. Także no, zlataliśmy się nieźle. Ksawery dał radę, już na koniec zaczęło go nogi boleć, no ale nie dziwię się, bo i mnie zaczęły boleć. Jednak on nie miał butów trekkingowych, ja nie miałam butów. Ksawery wytestował raki, przyczepność mu się bardzo poprawiła, bo były takie momenty, gdzie no ja też mało co bym nie wyrżnęła. On dwa razy rypnął, mój mąż też parę razy się tak poślizgnął, ale nie upadł. No ślisko było dzisiaj. Mrzawka później padała deszcz w ogóle, jak szliśmy w górę. No, jak schodziliśmy, już deszczu nie było, ale już przymrozek zaczął łapać, więc no, zmęczenie dało się bez znaki. Nogi osłabione, mniejsza przyczepność. Było ogólnie ślisko. Także tak, wróciliśmy i kochani, widzę, że zrobiło się jakieś zamieszanie na moim profilu. Przypominam, że rozdanie, które było w zeszłym tygodniu, rozdanie wygrała pani Małgorzata Story. Nie wiem, o jaką inną panią chodzi, bo jakieś mam dziwne maile. Ja z tą panią już rozmawiałam i ta pani wie o tym dobrze, że właśnie dostałam od niej SMS-a, bo też do niej wysłałam, że wysłałam tą paczkę i zorientowałam się, że wysłałam jej potwierdzenia z innego, mojego prywatnego maila, nie tego z Instagrama, ani z YouTube'a, więc ja już z tą panią się dogadałam. Nie wiem, co to za komentarz, o co chodzi. Chyba ktoś inny czeka na przesyłkę, spodziewając się, że wygrał. Pani, która wygrała, ma w komentarzu napisane gratulacje. To jest pani Małgorzata Story. Było to widoczne na karteczce. Więc jeżeli jeszcze jest jakaś pani Małgorzata, która spodziewa się przesyłki, to niech dokładnie sprawdzi, czy do niej przyszła jakakolwiek wiadomość, bo niech jeszcze raz obejrzy ten filmik. I w ogóle mi bardzo dużo przychodzi teraz wiadomości, że bierzecie udział w rozdaniu. Kochani, to rozdanie jest już zakończone. Nowe rozdanie będzie jednak nie w niedzielę, a będzie dopiero jak ja wrócę, więc myślę, że we wtorek albo w środę zobaczę, jak ja się wyrobię, o której my w poniedziałek wrócimy. Dlatego, że ja po prostu nie zebrałam tych rzeczy. Coraz więcej mam komentarzy, żeby jednak podzielić to rozdanie na trzy, więc tak też zrobię. Rozdanie będzie podzielone na trzy osoby, więc trzy osoby wygrają. I jeszcze nie wiem co, bo nie pamiętam, co tam było, ale przejrzę w domu i na pewno nagram oddzielny filmik, pokażę Wam, co jest w tym rozdaniu, co jest dla pierwszej osoby wylosowanej, co dla drugiej i co dla trzeciej. Więc no tak. Teraz to już się z Wami żegnam, my już teraz sobie pogramy, mąż jeszcze ogląda teraz skoki narciarskie, ale już się skończyły, więc zaraz bierzemy się za granie, wypijemy jakiegoś grzańca na rozgrzanie po całym ciężkim dniu. Także, a jeszcze momencik, bo ja przywiozłam także ze sobą pudełeczka, mamy dzisiaj ósemeczkę, widzicie, o teraz widzicie, mamy ósemeczkę, już ją wypakowuję. Oj, patrzę się raz w lusterkę, raz w podgląd, co my to dzisiaj mamy. I o, lakier do paznokci. No tak, ja takimi lakierami nie maluję. Nie wiem, czy mojej córce czerwony kolor podpasuje, ale myślę, że z takiego lakieru to się ewentualnie moja mama ucieszy. Ona lubi czerwone lakiery do paznokci. Więc chyba jej podrzucę. Zobaczymy jeszcze, ale prawdopodobnie lakier powędruje do mojej mamy. Także tak, śmiałam się, bo mówię, o, mam tyle dzisiaj materiału, że vlog to będzie chyba z pół godziny. Jak wróciliśmy do domu i zaczęłam przeglądać cały materiał, mówię, no ładnie, 6 minut materiału, ale poszalałam cały dzień na Chochołowie i nic prawie nie nagrałam. No nic, no myślę, że przynajmniej to Was jakoś tak, moje poranne widoki, ta kawa przepyszna, że to Was jakoś tak podbuduje. I do zobaczenia jutro. Jutro już będzie ciekawszy dzień, już widzę, gdzie na pewno jutro pójdziemy, tylko muszą mi wysnąć buty. Jutro będziemy bardziej chodzić, nie idziemy jednak w góry, no chyba, że pogoda się piękna zrobi, bo dzisiaj na Kasprowy to nie byłoby nawet sensu jechać. Po prostu było tak szybciutko, mgła, chmura opadła, że ze szczytu nic by nie było widać i obstawiam, że tam nieźle się wiało, bo na Chochołowie w informatorze pokazywali, jakie są widoki na Kasprowym, nie były żadne. Po prostu szkoda pieniędzy by było dzisiaj na kolejkę inwestować. Także do zobaczenia jutro. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. Życzę Wam spokojnego dnia, spokojnego wieczoru. Czekajcie jutro na vloga. Będzie na pewno ciekawszy. Jutro pójdziemy w kilka miejsc bardzo fajnych. Widzę, że są jakieś nowe atrakcje w Zakopanem.
Więc myślę, że jutro będzie o wiele, wiele lepiej. Trzymajcie się cieplutko. Subskrypcja, łapka w górę. Pa!